Dzień dobry Państwu. Pragnę powitać Państwa na czwartej odsłonie studia samorządowego. Tym razem tematem naszego studia jest odbudowa miast Ukrainy. Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich zaproszonych przez nas ekspertów. Są z nami pani Alina Bojczuk, członkini Rady Izby Gospodarczej Ukrainy. Pani Alina prowadzi badania nad rozwojem partnerstwa geopolitycznego Ukrainy, Polski i Gruzji. Witamy. Dobry wieczór Państwu. Jest z nami także pan profesor Aleksandr Radczenko, pracownik naukowo-dydaktyczny, autor wielu publikacji naukowych z zakresu administracji publicznej, w tym administracji publicznej Ukrainy. No, zawodowo, naukowo, a także życiowo związany z Ukrainą właśnie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam także pana profesora Tadeusza Palmowskiego, kierownika Zakładu Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego, członka Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Pragnę także powitać pana profesora Aleksandra Kuczapskiego, geografa społeczno-ekonomicznego, urodzonego we Lwowie, a także od niedawna pełnomocnika rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw pomocy Ukrainie. Witamy. Dobry wieczór Państwu. Witam również pana Rajmunda Rysia, eksperta w zakresie szeroko pojętej polityki miejskiej oraz rozwoju miast. Współautora m.in. Krajowej Polityki Miejskiej 2023, ustawy o rewitalizacji, a także projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 roku. Witamy. Dzień dobry. Witamy również pani profesor Orysławę Sydorczuk, która dołączyła do nas w zasadzie niedawno, ale również mamy nadzieję powie wiele ciekawych rzeczy na temat Ukrainy właśnie. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. I w tym miejscu chciałbym postawić krótką pauzę, zanim przejdziemy dalej, bo uważam, że no, to te słowa, które zaraz powiem, powinny tutaj wybrzmieć. Instytut Metropolitalny oczywiście potępia rosyjską agresję, potępia wszystkie działania rosyjskiego agresora. No, bestialski atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, no, widzimy to na własne oczy w zasadzie, przyniósł jedynie śmierć i zniszczenie. Dlatego tym bardziej dziś apelujemy do wszystkich osób, które nas obserwują, o to, żeby przede wszystkim zaprzestały wspierania rosyjskiej gospodarki w jakiejkolwiek formie. Mówię tutaj oczywiście o bojkocie konsumenckim. Angażowały się no, przede wszystkim w działanie pomocowe na rzecz uchodźców wojennych, bo tej pomocy oni najbardziej potrzebują, a także angażowały się w różnego rodzaju akcje informacyjne, żeby spróbować chociaż przedostać się za tą no, internetową, że tak powiem, żelazną kurtynę, którą Rosjanom sprezentował Władimir Putin. Cóż, chciałbym także ogłosić, że nasza fundacja, Fundacja Instytut Metropolitalny, pragnie zaprosić naukowców i badaczy z Ukrainy, z różnych dziedzin naukowych, którzy chcieliby zaangażować się w wspólne działania naukowo-badawcze. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, pomocy i chcielibyśmy taką pomoc naukowcom z Ukrainy nieść. Także jeśli ktoś z Państwa chciałby w takie działania się z nami zaangażować, uprzejmie proszę o poinformowanie nas, skontaktowanie się z nami między innymi za pomocą portalu Facebook czy mailowo, a dalej już będziemy Państwa informować na temat możliwych form współpracy. I cóż, już przechodząc do kwestii merytorycznych, chciałbym oddać głos panu profesorowi Aleksandrowi Kuczapskiemu, który wprowadzi nas wszystkich do tematyki miast Ukrainy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście w tej chwili muszę też potwierdzić, także Instytut Metropolitalny zawsze funkcjonuje tak, szczerze mówiąc, krok do przodu, tak, jeżeli chodzi o różne wyzwania i w tym przypadku, jeżeli chodzi o wojnę, która dzisiaj trwa w Ukrainie, no to oczywiście sprawa jest bardzo aktualna, wyjątkowo aktualna, a to, co mówimy, także w ogóle ta sprawa jest nagłaśniana w różnych mediach,
Natomiast na razie jeszcze głównie mówimy o zniszczeniach, ale nikt jeszcze nie mówi o tym, jak będziemy odbudowywać te miasta. I więc to nasze dzisiejsze przedsięwzięcie służy temu, żeby po prostu popatrzeć na tą problematykę troszeczkę pod innym kątem. No i cóż, ja mam krótką prezentację, tak, bo wiem, że czasu mamy mało, więc będę się streszczał. Zaraz spróbuję tą prezentację uruchomić. Nie wiem, czy jest widoczna, proszę Państwa. Tak, jest widoczna. Świetnie, dobrze, tak, czyli zaczynamy. Zaraz spróbuję włączyć od pierwszego. No i cóż, tak, chodzi nam o odbudowę miast Ukrainy. W tej chwili jeszcze nie wiemy, ile tych zniszczeń jeszcze są przed nami, tak, czyli wojna jest w tej fazie aktywnej. Natomiast powinniśmy się zastanowić, tak, tych zniszczeń jest już tyle, że mówimy, szczerze się przyznać, że po 1945 roku nigdy cała Europa nie doznała takich zniszczeń jak niestety w tym roku 2022. No i dzisiaj, tak? Mówimy o tych miastach i metropoliach Ukrainy, tak, czyli jakby przed odbudową powinniśmy też się zorientować, jak Polska mogłaby w tym uczestniczyć i na czym polega, powiedzmy, cała struktura, jak wygląda urbanizacja Ukrainy, jak wyglądają główne miasta, metropolii i tak dalej, czyli dzisiaj krótko opowiem. Tutaj, proszę Państwa, przytoczyłem taką tabelkę, którą wspólnie z panią Aliną też opublikowaliśmy w naszym wspólnym artykule, który został opublikowany niedawno, w ubiegłym roku faktycznie, z inicjatywy też Instytutu Metropolitalnego, który tutaj pokazuje największe te miasta, większe miasta, które są oczywiście też równocześnie centrami aglomeracji i obszarów metropolitalnych. Nie będę tutaj może dłużej na tym się skupiał, natomiast jakby kolejna mapka, tak, dla geografów jest oczywiście od razu zrozumiała, tak, czyli tutaj chodzi o taki model grawitacyjny wzajemnego oddziaływania ośrodków miejskich na Ukrainie, który nam pokazuje, jak ta struktura miejska wygląda. Oczywiście przypomina Polskę, tak, według nawet obszarowo, tak, potęgi większych miast, tak, Ukraina przypomina Polskę z tym jedynie wyjątkiem, także urbanizacja na Ukrainie jest nieco większa, miasta są też większe. Na Ukrainie oprócz Kijowa, Charkowa, Odessy są też miasta, które w przybliżeniu też gdzieś tam są mniej więcej milionowe miasta, takie jak Dnipro czy Dniepr, Donieck, Lwów, następnie też Zaporoże. Tak? Widzimy tak jakby strefę oddziaływania tych większych ośrodków. Więc przechodząc do kolejnego obrazka, tak, czyli tutaj już jest mapka Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, które też prowadziło swoje badania i pokazało na tej mapce faktycznie największe aglomeracje miejskie na Ukrainie. Tak, nie wiem, czy jest dobrze widoczna, ale można się zorientować, jak ta struktura wygląda, jakie obszary są objęte tym wpływem największych miast i największe miasta tutaj też zaznaczone większymi większymi kółkami, tak? Są też taka mapka, która nam pokazuje strefę oddziaływań największych miast, czyli te obszary metropolitalne na Ukrainie i powiązania pomiędzy sobą. Proszę Państwa, teraz przechodząc do tej sytuacji, tak, wszystkie poprzednie mapki dotyczyły jeszcze okresu pokojowego, tak? Wojna przyniosła spore zmiany, tak? I tutaj od razu odsyłam Państwa wszystkich, polecam po prostu zajrzeć na stronę internetową, która specjalnie była stworzona dlatego, żeby pokazać na bieżąco, pokazuje zniszczenia obiektów cywilnych na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji. Tak widzimy, tak jakby zrobiłem tutaj zrzut z ekranu. Pierwsza mapka, która jest u góry, pokazuje całość terytorium Ukrainy. Widzimy te zniszczenia, w jakich miejscach są najwięcej. Tak? Czyli tutaj oprócz Kijowa, Charkowa widzimy też oczywiście Mariupol, widzimy Mikołajew, widzimy Czernichów, widzimy Sumy. Tak, widzimy na żółto jakby mniejsza skala zniszczeń, ale tak, jeżeli dotyczy to powiedzmy Buczy,
czy Irpienia, no to wiadomo, także mniejsze miasta, ale to, że te obrazki, które do nas dochodzą, pokazują, jaka skala tych zniszczeń, tych małych małych miastach, tak, które gdzieś tam, miasta satelickie Kijowa. Niżej, poniżej, tak, widzimy w przybliżeniu, też zrobiłem taki screen okolic Kijowa, tak, czyli te okolice, które były pod okupacją rosyjską, ale które zostały wyzwolone przez wojska ukraińskie, no i więc te zniszczenia, które faktycznie są dokumentowane, ale które też pokazują nam, jaka jest to skala tych zniszczeń. No i kilka obrazków, tak, które już są chyba Państwu też znane, obrazki, które pokazują nam, w jaki sposób Rosjanie jakby bez żadnych skrupułów niszczą mienie, ale niszczą też cywilną ludność. Tak? To jest blok mieszkalny, wyobraźcie sobie, że gdzieś na Zaspie coś takiego by się wydarzyło, a rzeczywiście jeszcze nie tak dawno to jeździliśmy na Ukrainę, chodziliśmy tymi ulicami i po prostu nawet mówiliśmy, o ile Ukraina jest podobna do Polski. Zniszczenie, tak, czyli pokazałem zniszczenie bloku mieszkalnego, tak widać, że ucierpiała w znacznej mierze infrastruktura mieszkalna, ale oprócz tego też infrastruktura techniczna, czyli widzimy ten słynny most pod Irpieniem, który też został zniszczony, tak, czyli do odbudowania mamy faktycznie takie główne dwie kategorie, tak, czyli po pierwsze są to obiekty mieszkalne, po drugie obiekty infrastruktury technicznej. Widzimy to też obrazek z Odessy, tak, czyli przygotowania do ewentualnego ataku wojsk rosyjskich, czyli w tej chwili, proszę Państwa, nie wiemy, jakie będą zniszczenia i jakie konkretne miasta jeszcze ucierpią od tych ostrzałów rosyjskich. No i więc cała Ukraina jest przygotowana na taki najgorszy scenariusz, ale też jakby pokazuje to, że ile tej pracy potrzebne będzie dlatego, żeby faktycznie niedługo ten kraj odbudować. No i cóż, tak, jest to zupełnie krótka prezentacja. Dziękuję Państwu za uwagę i liczę na jakieś pytania i na dyskusję. Dziękujemy bardzo za tę prezentację, za wprowadzenie nas do w ogóle tematu miast na Ukrainie. No, ja chciałbym zadać przede wszystkim panu profesorowi pytanie. Widzieliśmy skalę zniszczeń, widzieliśmy te miasta, które no, aktualnie do tej pory zostały najbardziej zniszczone w wyniku rosyjskiej inwazji. Wiemy też, że Rosja wycofuje się póki co z tego frontu kijowskiego i chciałbym zapytać się pana, jak pan przewiduje może, które z miast aktualnie są najbardziej narażone na jeszcze większe zniszczenia niż te, o których do tej pory wiemy. Dziękuję panu za pytanie. Oczywiście w 100% nikt nie podejmie się takiej próby jakby określenia tego, co jest zagrożone bardziej, a co mniej, ale jak już nie ma wątpliwości, że totalne zniszczenie Mariupola, które faktycznie dokonuje się w tej chwili, i moim zdaniem, co było przyczyną tego, tak, czyli to miasto, które jest rosyjskojęzyczne w 100%, tak, miasto, które historycznie związane z Rosją i miasto, w którym zawsze mieszkała ludność, która zawsze była przychylna Rosjanom. Natomiast dlaczego w taki bestialski sposób zostało zniszczone? Moim zdaniem, żeby po prostu pokazać i wystraszyć Europę. Tak, to możemy zrobić z wami za chwilę, tak? Jeżeli się nie poddacie, to będziecie wy następni. Więc moim zdaniem, tak, to stuprocentowe zniszczenie Mariupola jako miasta, tak, czyli to będzie pustka, która będzie odbudowana od zera. Następnie Charków, tak, który nadal jest miastem, może jednym z najbardziej narażonych na rosyjskie zniszczenie. Z tej większej skali miasta oczywiście na razie pod presją, oczywiście będzie Dnipro czy Dniepr, będzie Odessa. Jak wojska rosyjskie się wycofały z Kijowa, bo oczywiście ponieśli klęskę, to zostały przerzucone na wschód i teraz jakby ta strategia rosyjska też się zmieniła. Oni chcą jakby
przynajmniej dokonać pewnych postępów na południu i na wschodzie Ukrainy, żeby usprawiedliwić się wobec obywateli Rosji. Przepraszam, obywateli, nie ma obywateli Rosji. Moim zdaniem, że to w ogóle nie jest państwo, tylko organizacja terrorystyczna. Nie ma tam obywateli, tam są podwładni, którzy faktycznie nie mają żadnego głosu. W naszym rozumieniu obywatel to jest osoba, która uczestniczy w sprawowaniu władzy w Rosji. Tego już od lat nie ma i niestety w tej chwili nie ma żadnych szans na przewrócenie i na jakby powrót tego państwa do grona cywilizacji ludzkiej, europejskiej, zachodniej. Dziękuję panu bardzo za odpowiedź na pytanie. Chciałbym jeszcze trochę, powiedzmy ad vocem, zapytać się pana jako pełnomocnika rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw pomocy Ukrainie. Jak my, jako obywatele polscy, jesteśmy w stanie teraz, no, w pewien sposób takim czynem społecznym może pomóc mieszkańcom ukraińskich miast, którzy aktualnie cały czas są w okupowanych miastach? Dziękuję panu za pytanie. Tak? Jakby na samym początku sam pan odpowiedział częściowo na to moje pytanie, tak? Czyli nasza postawa obywatelska bardzo wiele waży. Wie pan co, ja teraz omijam, powiedzmy, Leroy Merlin, omijam Decathlon, omijam Auchan, kupuję w innych miejscach, tak? Jakby zrezygnowałem z tych sklepów, bo każda moja złotówka to jest jakaś kula, która potem będzie zabijała niewinnych ludzi, więc wszystko zależy od nas. Jeżeli chodzi o nasz uniwersytet, no to patrzymy troszeczkę pod innym kątem, tak, bo uniwersytet nie jest organizacją polityczną, tak, my możemy tylko w ramach swoich możliwości, tak, czyli po pierwsze jakby dwutorowo można określić te działania uniwersyteckie, tak, czyli wszelka pomoc, czyli nawet wspieranie różnorakich oddolnych inicjatyw, tak, czyli różne zbiórki pomocy, jakieś inicjatywy, tak, tutaj wszystko się dzieje, tak, proszę państwa, większość z tutaj obecnych to bywa, tak, na naszym Wydziale Nauk Społecznych i widzi, co tam się dzieje, tak, to jest jakby niewyobrażalne jeszcze może jakiś miesiąc temu, tak, jak była pandemia, to tam była pustka, teraz po prostu jest mrowisko ludzi potrzebujących, udzielających pomocy i tak dalej. Drugi kierunek naszej pomocy to jest pomoc jakby skierowana konkretnie do studentów i do kadry akademickiej, kadry naukowej, tak? Czyli student, który się znalazł w wyniku wojny na terytorium Polski, nie może zaprzestać swoje studia, tak? Więc my takich studentów przyjmujemy i dajemy szansę na kontynuację studiów na bieżąco, tak? Czyli student może od razu przejść do nas i od razu kontynuować takie studia i mieć szansę, życiową szansę, żeby nie zmarnować ten czas. Kadra akademicka, tak? I tutaj, proszę państwa, nawet wśród nas są tacy, którzy przyszli do Uniwersytetu Gdańskiego, uciekając z Ukrainy, tak? W tej najgorszej chwili i my udzielamy na przykład różne stypendie, tak? Stypendie na początek, potem następnie też jest oczywiście otwarta furtka, brama może nawet do zatrudnienia, tak? Ale musimy sobie zadbać o to, żeby wpisać się w różnego rodzaju działania, wejść w różne zespoły badawcze, tak? Startować w różnych konkursach, więc to jest motywujące, ale ma przyszłość. Nie wiem, czy udało mi się tak jakby w skrócie odpowiedzieć, tak, bo o tym można mówić godzinami, ale chyba nie mamy na to czasu. Oczywiście, dziękuję bardzo za tak rozbudowaną odpowiedź. Jak najbardziej tutaj wyczerpał pan moje, że tak powiem, tutaj oczekiwania względem tej odpowiedzi, więc jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dobrze, przejdźmy zatem powoli do części drugiej, do części, no, do clue naszego spotkania, czyli do, powiedzmy, prototypowania być może pewnych rozwiązań dotyczących odbudowy miast Ukrainy. Chciałbym tutaj na wstępie, no, znów panu profesorowi Kuczewskiemu zadać pytanie, na jakich priorytetach powinni dziś skupić się w ogóle ukraińscy decydenci, żeby, no, sprawnie, efektywnie doprowadzić do odbudowy tego, co już w zasadzie zostało zniszczone.
Dziękuję, tak. Ja wiem, że pan sobie przewidział sporo zapytań do mnie, ale ja tutaj może oddam, przekażę głos pani profesor Sydorczuk, ta, która jest politykiem, oprócz tego, że pracuje naukowo, też jest radną obwodu wołyńskiego, o ile wiem, i więc ta osoba jest bardziej kompetentna ode mnie i przynajmniej ze swojego stanowiska może określić, jaka pomoc jest w tej chwili bardziej zapotrzebowana. Oczywiście. Dziękuję za możliwość występu. Przepraszam za mój polski język, jaki nie jest doskonały. Tak, zaraz jest radną wołyńskiego regionu i pomoc własna potrzebna w ramach humanitarnej katastrofy, która będzie i jej przedposyłki już jest w Ukrainie. To jest pomoc różne jadła, różne produkty harczowania, a także rozmaitna pomoc stosuje dla żołnierzy. Nie idę jeszcze pro odbudowę miast w takim pełnym obciągu, dlatego że jeszcze trwa wojna i my, jak powiedział profesor Aleksander, nie znamy, w jakim masztabach będą rujnowania w Ukrainie. Ale teraz my pracujemy nad tym, żeby dowieść pomoc i różne dary, które nadsyłają z Europy do tych miast, gdzie oni potrzebują, to jest i Bucha, i Irpin, i Niżyn w Czernichowie, i takie inne też regiony, gdzie można dojechać transportem. Отже, teraz to стосується продуктів харчування і допомоги для жовнежі. Дякую. Dziękuję uprzejmie. Kolejne moje pytanie chciałbym zadać pani Alinie Bojczuk. Mianowicie, czy jesteśmy w stanie wykorzystać być może jakieś polskie rozwiązania? Rozwiązania znane nam z polskich aglomeracji, niejako powiedzmy przenieść je do ukraińskiego systemu prawnego. No, takie rozwiązania, które pomogłyby nam, że tak powiem, tutaj usprawnić proces odbudowy, rewitalizacji ukraińskich miast. Jeśli tak, to uprzejmie proszę o wskazanie, jakie tu mogą być rozwiązania. Dziękuję bardzo za pytanie. Czy mnie słychać? Oczywiście. Słychać, tak dobrze. Ja się sprawdzam, bo czasem to jest ten. Najpierw chciałabym podziękować za Instytutu Metropolitalnemu za zorganizowanie tej dyskusji i tej rozmowy, bo odbudowa miast w Ukrainie naprawdę to jest taki skok w przyszłość, taką wymarzoną przyszłość, lepszą przyszłość. Na pewno to każdy obywatel Ukrainy teraz sobie w myślach buduje takie miasto marzeń, którym chce mieszkać, do którego chce wrócić i w którym chce pozostać. I właśnie dla nas tak, my jesteśmy tak bardzo skupieni na wojnach, na tych drastycznych sytuacjach, do których dochodzi w naszych miastach, na ulicach, w domach, na tych rujnowaniach, które są, że naprawdę jeszcze nie zastanawiamy się na tym, jak będziemy odbudowywać miasta budować tą przyszłość, tą lepszą przyszłość, w którą będziemy mieszkać. No ale tym niemniej, właśnie też zajmuję się badaniem naukowym i tematem moim badaniem naukowym jest zarządzanie strategiczne metropoliami nadmorskimi w wybranych krajach postkomunistycznych i tutaj właśnie skupię się na Polsce, Ukrainie i Gruzji, na trzech tych państwach. I cel naukowy jest wypracowanie ogólnych założeń skutecznego zarządzania obszarami metropolii nadmorskimi w krajach postkomunistycznych o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. W demokratycznych krajach postkomunistycznych istnieje zapotrzebowanie i możliwość wykreowania wspólnej polityki zarządzania metropoliami nadmorskimi, w tym kształtowania
kwotnie sieci partnerskich, właśnie ich sieci partnerskich. Badania bezpośrednio dotyczą systematyzacji aktów prawa i dokumentów strategicznych pod kątem ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów metropolitarnych. I tutaj właśnie chodzi o Trójmiasto, Odessę i Batumi, te trzy miasta, te trzy aglomeracje, bo w języku ukraińskim aglomeracje to jest odpowiednik metropolii, które jest w języku polskim. Analiz zagrożeń geopolitycznych, ekologicznych, gospodarczych i społecznych, zbiór, analiza opinii podmiotów instytucjonalnych oraz opinii ich osób kierujących zarządzaniem strategicznych w wybranych metropoliach, selekcja dobrych praktyk, ich rozwiązań w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczym i zarządzania strategicznego w wybranych metropoliach i określenie perspektyw w kierunku rozwoju terytoriów nadmorskich jako systemów społeczno-ekonomicznych, ekologicznych, oparte na wprowadzenie koncepcji miast uczących się. Co możemy robić teraz, tak? W jakich sytuacjach znajdujemy się? I tutaj też są pewne kierunki, w których możemy się rozwijać. Chciałabym ich po prostu strukturyzować, czyli to jest kierunek rządowy, samorządowy, pozarządowy i kapitał ludzki. I teraz króciutko wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Rządowe jako środki. Rząd Ukrainy będzie starać się i stara się o przyciągnięcie pieniędzy, dużych pieniędzy w krótkim czasie na odbudowę tych miast, które zostały zniszczone. I właśnie tutaj będą służyć pomocą instytucji Unii Europejskiej. Samorządowe, to są kontakty i doświadczenia. I właśnie bardzo ucieszyłam się wiadomością, kiedy usłyszałam, że na przykład mery Trójmiasta przybyli, odbyły wizytę w Lwowie i spotkały się z merem Lwowa i omówili kwestie współpracy, pomocy, partnerstwa i innych kwestii, które dotyczą właśnie w tej chwili, co potrzeba miastom Ukrainy w tej chwili i na ten moment w sytuacji, kiedy wybuchła wojna. Oprócz tego spostrzegałam też uczestnictwo mera Mariupola, uczestnictwo jego w posiedzeniu Rady Miasta Gdańska, oczywiście online, ale kiedy on na żywo opowiadał o tym, co odbyło się w mieście, jakie są potrzeby miasta i realna sytuacja, realne problemy i tragedie, z którym boryka się Mariupol, to też było na bieżąco jakoś te kontakty, te połączenia, bo Mariupol to jest miasto partnerskie Gdańska i właśnie w tym są takie kontakty wiedzy, takie kontakty i jakby zapoznania między samorządami tych dwóch miast. Właśnie pozarządowy aspekt, jak tutaj w Ukrainie jest bardzo mocno działająca Asocjacja Miast Ukrainy i właśnie na plecach tej asocjacji jako NGO leżą kwestie szkolenia właśnie samorządów i pracowników samorządów, szkolenia oczywiście w Polsce i w różnych dziedzinach, to są i architekci, to są i prawnicy, i inne w innych dziedzinach właśnie na to, żeby odbudowywać, żeby budować strategię rozwoju miast na Ukrainie i kapitał ludzki. Co tutaj, jaką jakby zakładam kwestię tutaj, to są staże i praktyki. Na przykład niedawno dowiedziałam się o tym, że architektor z Mariupola, architektor właśnie krajobrazów Mariupola została zatrudniona w merii w urzędzie miasta Lwów. I właśnie to też jest taka wymiana doświadczeń, też jest wymiana praktyk, dobrych praktyk, które są we Lwowie i może potem po odbudowie miasta, po powrocie do Mariupola, bo spodziewamy się, że ono będzie odbudowane, właśnie te praktyki i te doświadczenie będzie korzystne. Jeszcze jedna kwestia, co dotyczy kapitału ludzkiego, to ponad 2 miliony obywateli Ukrainy są teraz w Polsce. I właśnie oni są zainspirowani tym komfortem mieszkania w miastach, funkcjonowania miast. I właśnie ich staże, wśród nich są i też prawnicy, są architekci i inne przedstawiciele innych branży. I właśnie może będą bardzo pomocne ich staże
tak jak dzisiaj też mówił pan profesor Aleksander Kuczapski, staży tych chętnych w urzędach miasta, w samorządach, w organizacjach pozarządowych. I właśnie wracając do domu, te obywatele, bo część oczywiście zostaje w Polsce, na pewno znajdą siebie tutaj, odnajdą siebie, ale większość zechce wrócić do domu, do Ukrainy. I właśnie wracając do domu będą kierować się nie tylko wizją i dobrymi chęciami odbudowy swoich miast, a teraz wsparte w wiedzę i w praktykę do działania już w Ukrainie na korzyść odbudowy miast w Ukrainie. Dziękuję uprzejmie za Pani odpowiedź. Moje kolejne pytanie chciałbym zaadresować do Pana profesora Aleksandra Radczenko. Jakiś czas temu widzieliśmy spot w zasadzie, w którym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym, że na miejsce tych zniszczonych miast Ukraina wybuduje zupełnie nowe miasta. Tak? Prawdopodobnie Pan prezydent chciał tchnąć nadzieję do Ukraińców. Chciałbym się zapytać właśnie pana profesora a propos no, w zasadzie odbudowy, budowy nowych ośrodków miejskich, bo w zasadzie no, stopień zniszczenia niektórych miast jest na tyle duży, że musimy tutaj już mówić nie tyle o rewitalizacji, co nawet właśnie o odbudowie. No, chciałbym się zapytać pana profesora jako specjalisty też od spraw administracji publicznej. Czy taki proces odbudowy miast Ukrainy lub też właśnie nawet budowy zupełnie nowych miast powinien być jakoś scentralizowany, czy może bardziej oparty na czynie społecznym, na partycypacji społecznej? No, z perspektywy eksperta, jak pan sądzi, który ten model sprawdzi się bardziej na Ukrainie? Dziękuję. W tym wystąpieniu naszego prezydenta, na mój pomysł, to nie tylko nadzieja, ale prawdziwy pomysł na przyszłość. W moim życiu tak się złożyło, że mieszkałem i pracowałem w Lugansku, skąd w 2014 roku musiałem wyjechać od pierwszej rosyjskiej agresji. Ponadto przez 15 lat mieszkałem i pracowałem w Charkowie, a przez ostatnie 5 lat w Kijowie. Widziałem więc na własne oczy, co działo się w tych miastach i sprawia to mi wielki ból. Tak czy inaczej, ta wojna się skończy i wyraźnie widzę kolejność odbudowy zniszczonych miast Ukrainy. Stan naszych miast jest zarówno jak tragiczny, tak i pełen nadziei, ponieważ następne. My teraz najpierw, co musimy zrobić, to potrzebne rozminowanie. Bardzo wielki obszar jest, są taki, że znajduje się tam dużo min. A po skończeniu wojny praktycznie zniszczona infrastruktura naszych miast, o której mówił Aleksander. I myślę, że nie mamy innego wyjścia, jak zastosować technologię Smart City podczas odbudowy. Nasze miasta faktycznie korzystali z łączności technicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, zbudowanej w czasach Związku Radzieckiego ponad 50 lat temu. Komunikaty te są przestarszałe zarówno pod względem moralnym, jak i fizycznym. Nie ma sensu ich przywracać. Dlatego konieczne jest rozpoczęcie od ułożenia nowych, nowoczesnych linii takiej infrastruktury technicznej komunikacji miast. Dalej musi być logistyka i organizacja transportu miejskiego. I w tym ja myślę, że nie będzie dostatnio centralizowanej jakiejś władzy, a tu musi być współpraca władzy centralnej, władzy miejskiej i międzynarodnych organizacji, w tym i takich naukowych, jakie istnieją w Polsce. Myślę, że to wszystko tak i będzie.
Uprzejmie dziękuję. Dziękuję za Pana odpowiedź. Chciałbym teraz zapytać się Pana profesora Tadeusza Palmowskiego. Chciałbym przenieść się trochę nad Morze Czarne, Morze Azowskie. No, widzimy w zasadzie od początku rosyjskiej agresji, że miasta portowe pełnią niezwykle dużą geopolityczną rolę w tej wojnie. Chciałbym zapytać się Pana profesora, czy ukraińskie porty mogłyby pełnić również jakąś dużą rolę w procesie odbudowy Ukrainy? No i jeśli tak, to oczywiście jaką? Jeszcze raz witam Państwa, bo poprzednio nie włączyłem mikrofonu. I no, ja generalnie zgadzam się z moimi znakomitymi przedmówcami i z Aleksandrem, i z panią Aliną, i z panem profesorem Radczenko. No i teraz wracając właśnie do tych miast portowych, prawda? Naszym tematem jest miasto, a tutaj mamy miasto portowe, czyli jest z jednej strony miasto, z drugiej jest port i ten przemysł portowy i przyportowy, prawda? Także to są te trzy elementy. I czym to się różni od zwykłych miast, że jest to niezwykle istotne dla całej gospodarki, prawda, tutaj danego kraju, w tym przypadku Ukrainy. I proszę Państwa, tutaj patrząc też od tej strony takiej praktycznej, nawiązanie do tego, co powiedział Pan Profesor Radczenko i na sytuację dzisiejszą, to, proszę Państwa, te porty zostały i porty i dojście do portu zostało zaminowane. Tam dzisiaj, prawda, Turcy wyławiają miny, trzy okręty włoskie usiłują szukać min, bo podobno 400 albo 420 min, które były kiedyś składowane na Krymie, teraz wykorzystali Rosjanie i właśnie je tam rozrzucili. Także no, pierwsze, żeby statki mogły dopływać, to trzeba te miny usunąć. A dzisiaj jest jeszcze taka sytuacja, że ponad 90 statków stoi i nie może ruszyć, prawda? One stoją tam na redach, są zablokowane, tam jest pomoc udzielana tym marynarzom, bo oni już nie mają co jeść i sytuacja jest właśnie dosyć poważna. Czyli musimy, prawda, oczyścić tory wodne, zlikwidować miny, później zlikwidować wraki na torach wodnych, tak żeby było no, podejście. I to jest od strony morza, a od strony lądu, o czym też moi znakomici tutaj przedmówcy wspomnieli, to jest przygotowanie tutaj tych szlaków drogowych i kolejowych, tej infrastruktury, która będzie potrzebna. No i proszę Państwa, Ukraina ma 13 portów morskich i one przeładowały w 2019 roku 150 milionów ton. Z tego eksport wynosił aż 75%, prawda? Także przemysł rolno-spożywczy tutaj eksportował i przemysł wydobywczy. No trochę mniej. No i dlaczego też no, o tym wspominam? Bo proszę Państwa, główne cztery polskie porty, one przynoszą nam znaczny dochód do budżetu Polski. Cztery nasze główne porty dają nam 10% budżetu, prawda? I no, podobnie na pewno jest z portami ukraińskimi. A z tych 13 ukraińskich portów, to cztery to są takie no, główne pod względem obrotów. To jest Jużny, Czarnomorsk, Odessa i Izmaił. I rocznie tam gdzieś zawija, prawda, zawijało, no tam no w tej chwili nie pamiętam, tam ponad 1200 chyba statków, także ruch był bardzo, bardzo duży. I te porty wymienione, mówię, one są najważniejsze, ale też są porty, które się, no tutaj, gdzie najbardziej inwestowano z różnych środków, Ukraina inwestowała i to był Jużny, Czarnomorsk, Cherson i Mikołajów. A Jużny jest takim portem, który może przyjmować statki powyżej 200 tysięcy ton. To jest też bardzo, bardzo istotne.
I proszę Państwa, porty Ukrainy to większość jest nad Morzem Czarnym, ale też są te nad Morzem Azowskim, wspomniany dzisiaj Mariupol i Berdiańsk, prawda? Także i te porty, one już zaczęły przeżywać no, trudności wtedy, kiedy Rosjanie zbudowali tą przeprawę mostową przez Kerch, no i tutaj stwarzali różne właśnie takie blokady. Także tutaj te porty no, znalazły się od kilku lat właśnie już są w tym takim bardzo trudnym położeniu. No i proszę Państwa, ja teraz chciałem nawiązać do Gdańska. Także, bo tutaj jak Pani Alina powiedziała już, że ten nasz Mariupol, prawda, od 2018 roku no, współpracuje z Gdańskiem i Gdańsk z Mariupolem, ale też mamy te duże tradycje współpracy Gdańsk-Odessa, prawda, na różnych płaszczyznach i od wielu lat. I proszę Państwa, kiedy ja byłem studentem i wtedy na Politechnice Gdańskiej, tam byli znakomici profesorowie, którzy odbudowywali Gdańsk, stary Gdańsk, prawda? I proszę Państwa, oni odbudowywali go po zniszczenia, które w starym Gdańsku spowodowali Rosjanie, prawda? To był wtedy był ten wyzwoliciel. No u Państwa też, na Ukrainie też są wyzwoliciele w tej chwili, prawda? Także, no i tam były takie znakomite nazwiska, jak tutaj mogę przytoczyć, pan profesor Stankiewicz, pani profesor Habela, pan profesor Gruszkowski, który był recenzentem mojego doktoratu później, a w skali ogólnopolskiej takim filarem to był profesor Skibniewski z Politechniki Warszawskiej, który nadawał cały ton tym procesom odbudowy, później rewaloryzacji, a później jeszcze nawet doszła jeszcze retrowersja, prawda, w różnych przypadkach. No i ja nigdy nie myślałem, prawda, że no, staniemy przed takim problemem, bo tutaj nasi różni specjaliści pomagali, ale w różnych częściach świata, ale raczej po klęskach żywiołowych, po trzęsieniach ziemi, prawda, kiedy trzeba było odbudowywać, ale nie w środku Europy, prawda, no powtórzyć II wojnę światową. A to, co mamy dzisiaj na przykład w Mariupolu, prawda, gdzie się mówi, że to jest współczesne Termopile to są, prawda, no to jest dramat no, zupełny. No i teraz no, musimy i tutaj słusznie uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, prawda, że jeszcze nie wiemy dokładnie, nie wiemy szczegółów, nie znamy stopnia zniszczenia portów, zniszczenia miast, prawda? Widzimy te wyspy zniszczeń, no i musimy zacząć właśnie planować, prawda? Z różnych stron tutaj należy podejść i jak pan profesor tutaj Raczenko też słusznie powiedział, tutaj trzeba będzie no, przyjąć pewne koncepcje i z tym się zgadzam i pewne procesy modułowe, żeby to szło szybko, prawda, w miarę i ustalić tą kolejność budowy infrastruktury i no pewną jakąś tą kolejność, no ale też patrząc tutaj przez różne organizacje krajowe, międzynarodowe, prawda, różne stowarzyszenia i z tego, co widziałem na świecie, to nieraz można spotkać, proszę Państwa, w różnych miejscach na świecie takie tabliczki, prawda? I że to jest odbudowano przy pomocy, prawda, jakiejś organizacji. Na przykład w Rumunii widziałem takie przykłady, że prawda, jakaś katedra odbudowana przez fundację Messerschmitta, prawda? Także bardzo, bardzo różne, ale i w Afryce takie przykłady można spotkać. No i tutaj no, wiadomo, że nasze miasta, nasi prezydenci tutaj deklarowali, prawda, już, że takowa pomoc będzie, ale i tutaj szczególnie myślę też o zabytkach kultury, prawda, te, które są z listy UNESCO i inne, że
że to, no mówię, to bardzo, to jest wypracowana w skali globalnej właśnie taka metoda, że prawda, moje stowarzyszenie, prawda, tutaj pomaga i wtedy jest tylko później tabliczka zawieszona, że prawda, to się udało. Tak, widziałem jak na przykład w Kambodży, prawda, po czerwonych kmerach i nie tylko, prawda, po czerwonych kmerach to jeszcze mają tysiące min w ziemi, prawda, i tam ciągle niestety giną ludzie i nie chciałbym, żeby to się na Ukrainie powtórzyło, ale też proszę Państwa, tam są właśnie, że tą świątynię odbudowało UNESCO, prawda, a to rząd tego kraju, a ten rząd tamtego kraju. No i to się komponuje. Także tutaj też skomponowanie właśnie w takiej pomocy międzynarodowej, ustalenie kolejności, priorytetów odbudowy, prawda? Także to o tym już możemy myśleć, prawda? A te detale, prawda, bo my w tej chwili nie wiemy, jakie porty, prawda, jakie porty mają zniszczenia, prawda? Wiemy, że w Berdiańsku tam, prawda, zatopiono ten okręt Saratow, że on tam siedzi na dnie, prawda, trzeba będzie to oczyścić, ale z przyczyn zasadniczych, prawda, nie mówi się, co jest uszkodzone, a co nie, żeby kolejne rakiety rosyjskie nie mogły trafić. Także ta inwentaryzacja tutaj ona no, będzie konieczna. No i potem odbudowa infrastruktury, no i kolejno, prawda, poszczególnych elementów. A mówię porty, proszę Państwa, porty one zawsze tutaj, no jak się wojna skończy, ich udrożnione porty, one będą miały to wielkie znaczenie dla tej pomocy zagranicznej, prawda, gdzie wtedy przywozi się różne materiały, które są potrzebne, te różne o charakterze masowym i one powinny być na to przygotowane. No to może tyle. Uprzejmie dziękuję. Ja może chwileczkę. Oczywiście. W tym, co mówił pan Tadeusz, muszę powiedzieć, że na Ukrainie był taki przykład, kiedy katastrofa techniczna miała miejsce w Ałciewsku i właśnie w tym miejscu nowe obiekty budowali przedstawiciele innych miast. I tam były takie znaki, że zbudowana to organizacja z Kijowa, albo z Chersonu, albo z Lwowa. Był taki przykład i u nas już. No to świetnie, właśnie to jest taki przykład solidarności, prawda? Czy krajowej, czy międzynarodowej i tym podobnie. Tej solidarności teraz najbardziej nam oczywiście potrzeba. Dobrze, dziękuję Państwu za Państwa odpowiedzi. No, moje kolejne pytanie chciałbym skierować do Pana Rajmunda Rysia. Jako eksperta od spraw rewitalizacji, jako współautora Krajowej Polityki Miejskiej 2023, czy mógłby Pan w pewien sposób może podsumować też te wszystkie kierunki, w które tutaj szli poprzedni eksperci, to raz. A dwa, czy jako ekspert od rewitalizacji, czy dostrzega Pan być może szansę stworzenia jakiegoś aktu prawnego lub aktu strategicznego, który mógłby spajać te wszystkie elementy, wszystkie strategie, o których no, dziś tutaj rozmawialiśmy i o których rozmawiają ukraińscy, polscy, ale także na pewno unijni decydenci. No tak, dziękuję. Ja co prawda pracowałem na Ukrainie i też miałem do czynienia z ukraińskim systemem prawnym, ale tak naprawdę no, jest to trudne pytanie, bo chyba ciężko byłoby mi oceniać tak rzetelnie, czy właśnie potrzebna jest tu jedna ustawa, czy wiele drobniejszych działań. Myślę, że na dokumenty strategiczne tak to trochę nie ma czasu, znaczy pewnie też będą potrzebne, ale niektóre działania może są potrzebne już teraz, no bo widzimy, że niektóre zburzone czy zniszczone miasta już zostały wyzwolone, miejmy nadzieję, że na trwałe. Ale generalnie właściwie o tym zagadnieniu jest ciężko mówić w, t,
tym kontekście, że ten konflikt wciąż trwa. I to nie chodzi tylko o skalę zniszczeń, bo to jest jeden problem, ale co gorsza, nie wiemy, czym to się skończy. Pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła całkowitym i kompletnym zwycięstwem Ukrainy. Jednak no, rozwój sytuacji, to jak do tego podchodzi Rosja, widzimy, że jest ryzyko, że to będzie jakiś konflikt w jakiejś tam części zamrożony i ze wszystkimi tego konsekwencjami, także właśnie wpływającymi na kwestie odbudowy miast. I to nawet nie tylko chodzi o to, że nie wiem, w jakichś miejscach będzie trudno przystąpić do odbudowy, ale w szerszym zakresie, ponieważ część mieszkańców tych miast nie będzie chciało w nich mieszkać. I tutaj w ogóle muszę troszkę tak, że tak powiem, w kontrze do stwierdzenia, że jeszcze nikt nie myśli o tej odbudowie, powiedzieć, że ja mam wrażenie, że właśnie o tym się bardzo wiele mówi i myśli, i to zarówno w Europie, jak i też na Ukrainie. Myśmy z Andrzejem Brzozowym, z którym pracujemy jako projekty miejskie, w zeszłym roku pracowali przy inauguracji takiego projektu, gdzie polskie doświadczenia w zakresie rewitalizacji miały być inspiracją dla procesu rewitalizacji na Ukrainie, i w tym projekcie uczestniczy, chyba mogę powiedzieć w czasie teraźniejszym, kilkadziesiąt miast. Niestety no, pęka mi serce, że widzę, że niektóre z tych, które są obecnie masakrowane, też w tym projekcie miały uczestniczyć. Jaki będzie dalej jego los, pewnie to zmieni swój charakter, ale tu Polska jakby no, jest gotowa do mocnego wsparcia. Ale dzięki temu ja wiem, że także już w Ministerstwie Rozwoju Wspólnot i Terytoriów jakby trwają prace nad wizją odbudowy, ale równocześnie bardzo wiele mówią, próbują się włączyć architekci z Polski, z innych krajów. Nie wiem, za dwa dni wiem, że Jan Gel, czyli no taki znany urbanista światowej sławy, ma mieć właśnie wykład na ten temat. Zastanawiam się, co powie, dlatego że zastanawiam się, czy to jego wystąpienie będzie takie, że tak powiem, z uwzględnieniem ukraińskich realiów, bo to jest według mnie jedno z zagrożeń, które występuje, czyli wszyscy, którzy chcą pomagać i doradzać, niekoniecznie mają świadomość tego, jaka jest Ukraina, jakie są miejskie miasta Ukrainy. Myślę, że nawet w Polsce jesteśmy bliscy ku temu, żeby iść w kierunku takich stereotypów, że to jest trochę podobnie. Ja mam wrażenie, spojrzę na to z takiej perspektywy bardziej planowania przestrzennego, że tu jest całkiem inaczej. Znaczy, po pierwsze, miasta Ukrainy są bardzo zróżnicowane, są różne, ale wiele miast, tych, które zostały zbudowane czy rozwinięte w czasach Związku Radzieckiego, są miasta o dziwo bardzo dobrze zaprojektowane, co może dziwić. Oczywiście one z dzisiejszego punktu widzenia, przez ten modernistyczny sznyt, no to są takie bardzo prosamochodowe czy zachęcające. To jest coś, co może czasami trzeba skorygować, ale w zakresie takiego, nie wiem, takiej przestrzeni do życia, to na przykład te miasta przewyższają to, co powstawało w Polsce. Ja na przykład, dla mnie takim zaskoczeniem, jak zaczynałem pracę na Ukrainie, jest to, że z punktu widzenia tego technicznego projekty zawierają sobie taką oddzielną branżę, która się nazywa Błaga Ustroj. I to chodzi o
że tak powiem, no, przestrzeń publiczną, otoczenie budynków, tak? Czyli jakby w sposób naturalny powstają, być może te budynki z czasów komunistycznych nie wyglądają atrakcyjnie, ale pod względem struktury miejskiej, struktury osiedli, pewnej kompletności wyposażenia, no to one naprawdę są na wysokiej jakości. Nawet w tym, że w zniszczonym Mariupolu widzimy te zdjęcia, które pokazują całkiem dobrze zaprojektowane miasto. I oczywiście ja nie chcę tutaj idealizować, bo z drugiej strony miasta ukraińskie mają inne problemy. One uniknęły właściwie tego, co jest naszym problemem, rozpraszania, chaotycznego rozpraszania zabudowy. To chyba było związane głównie z ograniczeniami w obrocie ziemią. Za to skutek był taki, że no, na przykład w Kijowie wyrastają no, bardzo wysokie budynki między starą zabudową. Też widzieliśmy na zdjęciach, gdzie w tych podmiejskich osiedlach pod Kijowem stoją budynki po kilkunastopiętrowe, tak? Czyli jakby coś za coś. Te miasta są bardzo zwarte, jak można to, nie wiem, na Google Maps zobaczyć, że tam właściwie nie ma takiego chaotycznego rozpraszania w Polsce, ale za to coś za coś. Więc konkluzja z tego, co teraz mówię, jest taka, że jeżeli doradzać, to z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Myślę, że na Ukrainie jest naprawdę dużo ludzi, którzy mają siłę, energię i też wiedzę, bo jest wielu młodych ludzi już kształconych w takim nowoczesnym podejściu i tą siłę, że tak powiem, trzeba wykorzystać. Natomiast kluczowe pytanie jest właśnie od czego zacząć, bo pewnie w niektórych miejscach tą infrastrukturę zniszczoną trzeba odbudować od razu. Tam, nie wiem, wszyscy widzieliśmy ten zniszczony most do Irpienia, który odcina, znaczy to jego zniszczenie odcina go od Kijowa, ale wydaje się, że pierwszą potrzebą to jest nie tyle odbudowa miast na wschodzie Ukrainy, bo jest to nawet trudne technicznie, ale zastanowienie się nad rozbudową miast na zachodzie Ukrainy. To znaczy, i z tego co wiem, to właśnie też ministerstwo to przewiduje, że wielu ludzi będzie w tej zmienionej sytuacji geopolitycznej, jak to się mówi, wolało jednak mieszkać na Ukrainie zachodniej. I to jest jakby pierwsze wyzwanie. A takie całkiem doraźne wyzwanie to są domy, które pozwolą pomieścić tych ludzi, tych wewnętrznych imigrantów, no przed zimą, tak? Czyli jakieś budynki tymczasowe, modułowe. To jest jakby jedna z pierwszych potrzeb, o których mówią w kontekście odbudowy. Odbudowa miast lepszych, tak jak to już zostało powiedziane też przez prezydenta, to oczywiście też jest temat. I tutaj na pewno te pewne mechanizmy rewitalizacji, pewien sposób pracy są do wykorzystania i my to jako projekty miejskie napisaliśmy nawet w takich naszych 14 tezach, któreśmy pomieścili na naszej stronie na Facebooku, ale widzimy, że to się zbiega też z pewnym myśleniem i po stronie ukraińskiej i też innych, no choćby pan też w tym pytaniu to zawarł. Oczywiście nie chodzi tu o kopiowanie tego mechanizmu, bo on jakby no, ze względu na charakter tego całej sytuacji jakby nie jest adekwatny, ale o pewien sposób wypracowywania rozwiązań, które mają doprowadzić do tego, żeby te miasta rzeczywiście były lepsze, ale to jest jakby jeden wątek. Drugi, który wydaje mi się bardzo trudny, to są kwestie własnościowe, bo jeżeli te miasta mają być przebudowywane, to pewnie trzeba
jakichś tutaj mocnych decyzji. Poza tym mamy też inny aspekt, prawda, jakieś odszkodowań, nie wiem, niektórzy ludzie zostali pozbawieni całego majątku przez zniszczenia, inni mieli trochę więcej szczęścia i ich domy stoją. Jak do tego podejść? To są bardzo ciężkie prawnie rozwiązania. Na pewno tutaj już pan profesor wspominał o polskich doświadczeniach i myślę, że taką lekturą praktycznie dla każdego to jest w tej sytuacji, to jest książka o odbudowie Warszawy, bardzo znana i nagradzana, najpiękniejsze miasto świata. Co prawda dotyczy lat, znaczy wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, ale zawiera dużą dawkę bardzo uniwersalnych treści, zagadnień, o na przykład ten niesławny dekret Bieruta. Miejmy świadomość, że ten akt jednak był pewnym, może dało się go inaczej ukształtować, inaczej go rozwiązać, ale jednak on umożliwił odbudowę czy zbudowanie tej lepszej Warszawy w stosunku do tego, co było poprzednio, no trochę z podeptaniem praw własnościowych. No i to jest bardzo duże wyzwanie. Nie mam tutaj gotowych rozwiązań, ale na pewno trzeba się na tym pochylić. Więc jak mówię, nie wiem, czy to będzie potrzebna jest jedna ustawa. Wydaje mi się, że ta dynamiczna sytuacja raczej będzie wymuszać pewne krokowe, znaczy działania na różnych obszarach, bardziej punktowe. Natomiast zagadnienie, wyzwanie jest niesamowicie duże. No i dobrze by było, żebyśmy jakby wszyscy mieli świadomość tych z jednej strony zagrożeń, ale z drugiej strony potencjałów, które według mnie w Ukrainie występują i trzeba tylko je pomóc, je wyzwolić, wesprzeć, a nie na przykład bezkrytycznie zastępować jakimś takim standardowym doradztwem zachodniej Europy. No to chyba tyle, co chciałem powiedzieć w tym momencie. Bardzo dziękuję za pana odpowiedź. Cóż, chciałbym teraz przejść do pytań od widzów. Widzę, że tutaj pod naszym streamem na portalu Facebook rozgorzała dyskusja. Ja postaram się zadać, mam nadzieję, dwa pytania. Pierwsze pytanie od pana Grzegorza. Czy organa samorządu terytorialnego miast Ukrainy są samodzielne w podejmowaniu decyzji lub też kształtowaniu własnych strategii rozwoju, polityk przestrzennych i planów zagospodarowania przestrzennego? Czy i w jakim stopniu władze centralne, tutaj w domyśle rząd Ukrainy, mają na takie działania samorządu wpływ? Jak to wygląda od strony administracyjno-prawnej? Jeśli ktoś z państwa chciałby odpowiedzieć na to pytanie, to poproszę o podniesienie ręki lub też po prostu zabranie głosu. Pan profesor Aleksander Kuczapski. Panie profesorze, proszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, czyli tutaj chodzi o to, czy powiedzmy samorząd terytorialny na Ukrainie spełnia wszystkie wymogi, które dotyczą sprawowania samodzielnej władzy. I ja mam taką odpowiedź, że rzeczywiście tak. Na Ukrainie w ostatnich latach została przeprowadzona dosyć dogłębna reforma samorządowa, która stworzyła model samorządu terytorialnego, który bardzo nawiązuje w swoich głównych zasadach do modelu polskiego. Jakby kluczowym elementem było to, że jednak samorządy zostały niezależne pod kątem finansowym, tak? Czyli jakby są budżety, które pozwalają na to, że samorządy mogą decydować, jak i w jaki sposób tworzyć swoją politykę, strategię, politykę i różnego rodzaju, realizować różnego rodzaju programy. Jak to będzie w przyszłości, nie wiem, wojna może wszystko zmienić, tak? Wojna może zniszczyć pewne podstawy, co było zupełnie tak, co zostało z Polską po 1939 roku. I widzimy, że ten samorząd terytorialny, który w Polsce przed 1939 roku jeszcze dosyć dobrze funkcjonował, to w 1950 roku już został jako historię, tak? Czyli w tej chwili trudno powiedzieć, w jaką stronę pójdzie Ukraina, ale przynajmniej w tej chwili możemy mówić, że jeżeli będzie zachowane
zachowane wszystkie kompetencje, te, które są przyznane konstytucją i ustawami samorządowi terytorialnemu na Ukrainie, no to taki samorząd jest absolutnie decydentem w sprawach rozwoju własnych terytoriów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za pana odpowiedź. Kolejne pytanie od pana Damiana. Pytanie dotyczy arterii komunikacyjnych i w ogóle systemu dróg na Ukrainie, więc też to bardziej ciekawe pytanie. Pan Damian pisze, charakterystyczny widok szerokich arterii miejskich dominujący w dużych, ale też i niektórych małych miastach leżących na szlakach. Czy w myśli urbanistycznej Ukrainy pojawiają się różnego rodzaju idee, może tworzenia arterii komunikacyjnych, bardziej na modu takich zrównoważonych ulic, mniejszych, węższych, dopuszczających bardziej ruch pieszy, aniżeli jakiś szerokopasmowy ruch samochodów? Czy ktoś z Państwa chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Jeśli nie, to ja... O, pan Rajmund, proszę bardzo. Przepraszam. Znaczy nie wiem, no... Pewnie nie mam takiej bardzo kompleksowej wiedzy na temat ukraińskiej myśli urbanistycznej, natomiast mam świadomość, że... I zresztą to troszkę zasygnalizowałem, tak, że mamy do czynienia z takim trochę autocentryzmem, tak, w rozwoju niektórych miast, albo pewnie większości, tak, no bo temu sprzyja ten modernistyczny układ ich urbanistyczny. Niemniej jednak na Ukrainie działają dosyć prężnie różne instytucje, takie trochę pozarządowe też organizacje i one też zapewniają jakby ekspertyzę samorządom, które no, są jakby całkowicie na bieżąco ze współczesnymi trendami rozwojowymi. I no, to był ten wątek, który miał w mojej wypowiedzi, który właśnie sygnalizował, że pewnie jakby jest tu pole do połączenia tego, co już jest dobre, z pewnymi nowymi wątkami. No, wszyscy widzimy no, w tragicznych, jakby w tragicznym kontekście zdjęcia z tych miast pod Kijowem, które są taką trochę mieszaniną jeszcze jednorodzinnej zabudowy z budynkami po kilkanaście pięter. Tam, jak widzę, jest kolej, ale na przykład pewnie przydałoby się, żeby ten teren został lepiej rozbudowany właśnie, znaczy uzupełniony o dodatkowe szlaki transportu publicznego, które by no, dawały większe, lepsze możliwości dla takiego zrównoważonego rozwoju tych obszarów. Więc mi się wydaje, że to właśnie jest na przykład jakiś z wątków, gdzie mówimy o tym lepszym zaprojektowaniu tych obszarów. No i miałbym tutaj dobre nadzieje, tak bym powiedział. Fajnie, dziękuję. No dobrze, wykroczyliśmy już nieco poza tą zegarową godzinę naszej dyskusji, więc myślę, że możemy zbliżać się ku końcowi. Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za udział w tej niesamowicie ciekawej i mam nadzieję wizjonerskiej również dyskusji. Cóż, chyba nie mogę podsumować tej debaty w inny sposób niż po prostu życząc no i sobie, i Państwu, i wszystkim naszym obserwującym niezależnej, niepodległej, solidarnej Ukrainy. Trzymamy kciuki za obywateli Ukrainy, którzy walczą za naszą wschodnią granicą, jak i za tych, którzy no, próbują na nowo zbudować swoje życie, czy to w Polsce, czy w innych krajach. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Gwoli przypomnienia była z nami pani Alina Bojczuk, był z nami pan profesor Oleksandr Radczenko.
Był także pan profesor Tadeusz Palmowski, pan profesor Aleksander Kuczapski, pan Rajmund Ryś oraz pani profesor Orysława Sydorczuk. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, udanego wieczora. Gdyby mieli Państwo taką wolę i ochotę, ja tylko wspomnę, że tradycyjnie zachęcam naszych ekspertów do tego, żeby udzielali się pod streamem na portalu Facebook, z racji, że tam często nasi obserwujący również zadają różnego rodzaju pytania, rozpoczynają różnego rodzaju dyskusje. Gdyby mieli Państwo taką ochotę, serdecznie zapraszam i jeszcze raz dziękuję. Yeah.